Witam wszystkich z tej strony Zen, a to jest Batman Arkham Origins. Jesteśmy z powrotem, tak, mamy Super Batmana i dowiedziałem się, bo powinienem to powiedzieć od razu, zorientowałem się, niestety trochę późno, bo właściwie trzecia seria leci i nic nie zmieniłem, bo mam za mało czasu, żeby wszystkie odcinki przeglądać, że sporo z nich jest zjebanych. Krótko mówiąc, tak dosyć łagodnie, bo o ile mi działa gra świetnie, super świetnie mi działa gra, o ile nagranie, które samo jest w sobie, też działa świetnie, to coś jest nie tak z renderem i on się zacina w niektórych momentach. Mimo, że ja tego nie widzę ani na grze, ani na graniu oryginalnym, tylko po renderze na YouTubie jest coś takiego, więc no niestety przepraszam za nędzną jakość. No ale niestety tak się zdarzyło. Jest. A, to jest zagadka tego. Tak? Czy powinienem tu wlecieć po prostu? Zamek, okej. Okay. To jest ten sposób, żebym nie mógł tym sobie wziąć. Fajnie, zaraz zobaczymy. Spróbujmy tylko to podnieść. A, nie. Za późno. Spróbuję to podnieść. Jeszcze dwie próby, spoko. A nie. Ciekawe, co musiał robić. A nie! Już wiem. To jest po prostu to urządzonko z tym. Zaczep. Okej. Okay. Tak, to jest trupi. Cyk, cyk, cyk. Idziemy sobie do przodu. Cyk. Aha! No dobra, róbmy co mamy zrobić. Właściwie to my chcemy wykonywać na razie główny wątek. Myślę, że nie ma potrzeby, żebyśmy bardzo się chwali czynko. Musimy pójść tutaj, czyli mamy szybką podróż? Tak. Wow. I zobaczymy, jak to tam wygląda. The cops investigating this crime should have a relay station set up. It'll look like a mobile satellite dish, probably on a rooftop. Hey. Tak, tak, zgadzam się. Tylko jeden jest uzbrojony, ale to nie przeszkadza. Ten mnie zauważył. Okej, okay, złammy tobie ręce. O, tak. Bum! Uwielbiam to. Manage, if I can't tap into the cops communications, I should hack their mobile relay station. Zagrożenie było małe, stopień 80%. Niech będzie. Hakować. Rubio, what's your 20? A no tak, bo przecież policja mnie nienawidzi. Those men on the balcony, that could be my way in. Okay. Ah, tak, bo to jest ten. Zaraz, mam następny poziom. Weźmy sobie... My to, chcemy sobie umaksić to, bo nie możemy tego wziąć tak czy inaczej, więc... Troszkę nas oszukuje tutaj system. W porównaniu z poprzednimi grami. No ale trudno. Yeah, except forensics will take all the credit, and I'm the one who found the prints. That's why they call it first response. First pickings on the loot, but none of the glory. Me, I dispatch. A naprawdę? Zauważył mnie.
że jestem zbyt głośny. Okej, okay, tego wniesimy. Ale... BUM! Okej, okay, widzę, że tu mamy zestaw danych od tego mala. Weźmy sobie. Hop, hop, po. Je. I idziemy do środka. Okej. Okay. Jest w porządku. Nie podoba mi się ta cisza. Ta, oczywiście, że jest win. Tędy wyjdą. Ej, nie ma sprawy, w sensie, że musimy iść. Na drzwi, które możemy wejść. Kasjonisa. Gdzie jesteś, czarna masko? Ty jesteś taki jak Joker w poprzedniej grze, który... by udawał, że jest chory czy coś. To chciałem. Nie to chciałem, to... Nie, nie możemy. Tutaj nie możemy przejść tej linii. The police believe Penguin murdered Black Mask. But why would he send me here if he was the killer? It doesn't add up. Jest Penguin. Kto to jest? Kim ty jesteś? A to jest czarna maska? Zobaczmy rękę. This crime took place days ago. The fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult. The Boże? Victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field. No dobrze, ale możesz pójść zanieść to do tego mala. A ty? I can identify the female victim based on her fingerprints. Pani Ambrose. Spotkanie, romans. Girlfriend, or one of them at least. She was no angel. Long list of priors, but nothing to indicate she was the target here. Okej, może była to tam. Tu jest jakiś tam. Otwarte okno. A, to po prostu mi mówi po kolei? No dobra, niech mi mówi po kolei. It may have been intended to destroy evidence. Okej. A skąd ty wiesz, że on podniósł spluwę? The shallow trajectory of the bullet suggests the shooter could be someone of Penguin's height. But the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. Okej. Znowu ty. Czemu znowu ty? This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height. But the pattern in the gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. Ktoś tu sobie leżał, okej. Okay. Co to jest? His fingerprints are a match for the Penguin, but they're on top of the soot from the fire. The cops were right. Penguin was in the room. Tak. He was here after the murders were committed. If he didn't kill Black Mask, who did? Okay. The only thing I know for certain is that Tiffany's shooter was lying on the floor. But why? Może to on These white streaks are shoe polish. Whoever shot Tiffany was being dragged along the floor. Besides the victims, there were two other people in the room. Tiffany's shooter. And whoever was dragging the shooter. The location in which the male victim was shot may tell me more. Okej, okay. A tutaj? Znaczy, pewnie na wyższych poziomach trudności nie ma tych znaczników, ale dobra. To jest ciekawe. The DNA here doesn't belong to either of the victims. Whose is it? The fight broke out when someone startled the shooter. Shadow. It's not clear who won the fight. Could have been either one of them. Okej.
Ale tam coś jest na podłodze. I should review the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Okej, podążaj za czerwonym śladem. Teraz co? Aha, muszę przewijać. Okej. Teraz tutaj. Co tutaj mogę wiedzieć? Co to znaczy? Fabric analysis indicates the intruder is wearing a white suit or sport jacket. This fabric swatch could help identify the intruder, but I still can't identify the male victim's shooter. There's okay. One impact area I haven't checked for clues. Coś jest. Ma. Jest. Tu ktoś oberwał. To ona. This DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. Jakieś szkatuła upadła. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. Hej, co robiłaś, Siemowa? Hej, tu coś upadło i wylądowało tutaj, tak? Telefon. She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Joker. Someone killed Black Mask, but this crime took place several days ago, and I saw Black Mask earlier tonight. Aha. The only answers I have raise more questions. Who is the Joker? Was he the killer here? Okay. Or is he one of the assassins? I po prostu chcieli mieć Jokera kolejny raz jako główną głównego bohatera w grze. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Podoba mi się to rozwiązywanie. Database to identify who was in the room. Podoba mi się rozwiązywanie tych spraw. To the National Criminal Database. Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Spoko. Idziemy na posterunek. Physically hack into their servers. If you insist on doing something that foolish, you'll need a powerful non-lethal weapon. I recommend coming back here to pick up your concussion detonator. Not a bad idea. Detonator ogłoszeniowy, okay? Wejść? Nikt ważny. Joker tam się pojawił. Okej. Dobrze. Idziemy, ale wydaje mi się, że zaraz wyjdą mi dziemale z windy. Nie? Okej. Nie ma sprawy. A, nie ten przycisk, jestem ślepy. Tępy. No. A nie, już go zapytałem. Ma sprawę. No, no dobra, czyli musimy pójść i... Co tam jest? A, tak. Delta 82, 82. I oczywiście to mam od razu, bo w dziwnym wypadku musiałby mi robić. Tak, lecimy sobie. Właściwie gdzie my sobie lecimy? Gdzie jest mój główny cel? Co? Scena zbrodni. Upadek w Jezebel Plaza. Moment. Muszę ogarnąć, bo coś nie rozumiem. Na wschód, na zachód. A nie, okej, muszę pójść tutaj. Dobra, jestem debilem. Zapomniałem, co do mnie Alfred powiedział. Concussion detonator is on your workbench. Remember, if you use that instead of your fists, you'll do less lasting damage to those police officers and civil servants. Okej, okay, nie ma sprawy. Za mniej obrażeń tamtym falom. Tutaj? Detonator ogłuszeniowy, czyli taka mina.
Chciałbyś mi coś więcej powiedzieć, Alfred? Rozmawiasz ze mną? No? O co chodzi? Czemu jesteś taki niemiły dla Alfreda? Unfettered access to resources, an extensive network spread across the city. Whoever he is, the man has connections. No, na pewno ma kontakty. We can use that to our advantage. If he's buying things in bulk or using lots of power, we could track him. Perhaps, but he's also clearly a technical wizard. He's likely covered his tracks. Keep no, na pewno zaciera ślady, to jest oczywiste. Certainly, sir. Okej, dostaliśmy 6000 punktów doświadczenia. Samo to, bardzo miło. Panie rankingowe, bla bla bla. Tam City. Jest gdzie? Nie widzę, ale wydaje mi się, że to jest tutaj gdzieś. Pójdźmy sobie po prostu tutaj. Tą podróżą, a potem się dowiemy gdzie indziej. Możemy przyspieszyć, niestety. Cały czas ładuje. Tak, no, tak. Pomin, okej. Znowu to. Co to jest? No response from 8-2. Please proceed inside to confirm 8-2 status. 10-4 dispatch. Gdzie oni chodzą? Tam? A, to są te ziemale chyba. Okej, okay, tam z... Mala, mogę to... Nie, no dobrze, polećmy tam w takim razie. To jest ważniejsze, znaczy ważniejsze. Jeżeli jest coś, co z oczywisty, w oczywisty sposób mogę sobie podnieść... Podnieśmy. Gdzie jest posterunek policji? Na południe. Tutaj, okej. Okay. A tak, to było... Nie, zaraz, co? To była rafineria. Byłem przekonany, że to była rafineria w Arkham City. A może mi coś się nie... A nie, tu był posterunek, tu była rafineria, a tu jest... Okej, okay. Dobra. Tyk. I lecimy tam. Myślę, że będziemy tam szli później. Tam była wielka twarz, więc... Znaczyć. Co? Mówili coś o Gordonie? O, okej. Przewrócimy się tam dostać, ale to jest też tak troszkę ten. A, musimy szponem, naprawdę musimy to szponem zabrać. Batman najwyraźniej nie umie tam sięgać do góry, wyżej niż jego ramię. Okej. O nie. A nie, 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 nie. To uważaj. Okej. Chodźmy szybcy. Ła.
Okej. A kurczę. O nie. Dlaczego tak się dziwnie stało? Nie to chciałem kliknąć. Ten to. Trochę spapiłem. To spoko. Rzućmy mu tego granata w takim razie. To jest ogłuszeniowy? A, on mnie widzi. Kurde. Okej, nie podoba mi się to. Okej, umarłem. po prostu nie ogarnąłem. O! You should have turned yourself in when you had the chance. All right, boys. Let's get this trash out of here. Okej. Misja niewykonana. Tak, domyślam się. No dobra, to w tym miejscu skończymy ten odcinek. Następnym załatwimy tę sprawę tutaj z całym tym komisariatem. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Także wielkie dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.